Witamy Państwa ze studia przy ulicy Łopuskiego, Robert Dziaba i nasz gość specjalny w Kołbrzegu. Nie pamiętam tej postaci, ale się pojawiła dzisiaj, proszę Państwa, Paweł Piskorski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Postać znana oczywiście z wielkiego ekranu, z wielkich wydarzeń politycznych, społecznych, z Warszawy przede wszystkim. Przewodniczący SD, a to było co? To nadal jest Stronnictwo Demokratyczne. Stronnictwo Demokratyczne, proszę Państwa, jeszcze dzisiaj sprawdzałem, jak zakończyły się te słynne wielkie przetasowania, które gdzieś tam były, ale wybrany demokratycznie na przewodniczącego, który przyjechał do Kołbrzegu, żeby... Zaczynamy kampanię wyborczą do Europarlamentu i pierwsza faza tej kampanii to jest zbieranie podpisów, spotykanie z ludźmi. Ja staram się być w jak największej ilości miejsc. W ciągu 7 dni to będzie 14 powiatów, miast, takich jak Kołobrzeg, i staram się być w tym pierwszym kontakcie jak najbardziej do dyspozycji mieszkańców, móc z nimi porozmawiać. Oczywiście w trakcie dalszym kampanii będziemy przedstawiać swoje postulaty, propozycje, rozwiązania, ale ten pierwszy moment to jest po to, żeby móc z nami pogadać tak po normalnemu, zwłaszcza, że jak pan słusznie powiedział, wielu z naszych kandydatów, w tym ja, jest częściej w mediach niż widoczni na przykład na ulicach Kołobrzegu. No ale dziś byliście widoczni i czy ludzie rozpoznają Europę Plus, tak? Bo to reprezentujecie, ten twór społeczno-polityczny, tak go nazwijmy może w skrócie, choć rozwiniemy za chwilę tę myśl. Rozpoznają, chociaż jeszcze nie na miarę naszych oczekiwań, ponieważ jest to twór świeży. Europa Plus to jest koalicja, Europa Plus Twój Ruch. To jest koalicja kilku ugrupowań politycznych i kilku środowisk pod patronatem Aleksandra Kwaśniewskiego, który stoi na czele Komitetu Poparcia. Jest to koalicja Twojego Ruchu Janusza Palikota, Stronnictwa Demokratycznego ze mną na czele, Partii Demokratycznej Andrzeja Celińskiego, Domu Wszystkich Polska Ryszarda Kalisza i wielu innych środowisk, w tym Wandy Nowickiej, wielu innych środowisk o takim profilu od liberalnego po społeczny, socjalny. I to jest koalicja, która startuje w wyborach teraz europejskich i zamierza startować również w wyborach samorządowych. Więc my z tą nazwą musimy się jeszcze oczywiście przebić, ale twarze naszych kandydatów, takich jak Kuc na Śląsku, czy Kalisz w Warszawie, czy cały szereg innych, są już dobrze znane, więc tylko trzeba dobrze to skojarzenie wywołać. A z Januszem Palikotem warto budować, pana zdaniem? Jakie ma pan doświadczenia? Moje doświadczenia są dobre, zwłaszcza w sprawach europejskich, nic nas nie różni. My jako Stronnictwo Demokratyczne jesteśmy, powiedzmy, mniej radykalni światopoglądowo czasami niż Janusz i Twój Ruch, natomiast jesteśmy całkowicie tych samych poglądów w sprawach europejskich. Uważamy, że Unia Europejska to jest szansa, że należy korzystać z tej szansy jak najbardziej, ale nie na zasadzie obcego, to znaczy nie na zasadzie takiej, że przychodzimy, zabieramy pieniądze, sobie idziemy i potem jeszcze mamy pretensje, tylko budujemy wspólny dom, czy taką wspólnotę unijną, która pomaga nam w sytuacjach trudnych, ale której my również pomagamy, kiedy dochodzi do sytuacji kryzysowych. Jak bardzo warto być w Unii Europejskiej, pokazuje teraz przykład Ukrainy, który tak dramatycznie w ostatnich dniach miał miejsce. Jak olbrzymią drogę Polska przebyła, jak jest znacznie bezpieczniejszym, spokojniejszym krajem niż chociażby nasi koledzy z Ukrainy. Pan jest o tyle do przodu, że pan ma doświadczenie w Brukseli, bo pan już tam był. Tak, ja byłem posłem 2004-2009 i rzeczywiście z satysfakcją mogę powiedzieć, że do każdej dyskusji mogę stanąć. Parlament Europejski jest specyficzną instytucją, bo on jest inny niż polski parlament. W polskim parlamencie bardzo często główną kwalifikacją jest to, żeby się kłócić z przeciwnikiem, żeby przeciwko komuś coś zrobić. No, wszyscy widzimy, czasami te debaty są nawet żenujące, bo to jest taka tłukanina trochę. W Parlamencie Europejskim to się w ogóle nie liczy. W Parlamencie Europejskim się liczy, czy się zna języki, czy się potrafi dogadać z kolegami z innych krajów, wspólnie stworzyć jakąś inicjatywę, pracować w komisji, dopracować się jakiejś dyrektywy, być posłem, referentem czegoś. No, te wszystkie rzeczy ja mam za sobą. Wydaje mi się, że robiłem je dobrze i to jest bardzo dobra kwalifikacja też i pomoc niewątpliwie dla mnie w kandydowaniu w tej chwili, no bo mogę rzeczywiście, znając parlament od podszewki, Parlament Europejski od podszewki, no, mogę się czuć pewny tutaj swoich kompetencji.
konkurencji. A dobrze, a pan wspomniał o Ukrainie, a tak jakbyśmy tylko pokrótce zahaczyli Ukrainę. Pan jest zadowolony z reakcji państw członkowskich na to, co się w Ukrainie dzieje. Pomoc, no już wiemy, dziś określona w miliardach euro i bliżej nieokreślone wsparcie polityczne, tak? Bo wypowiedzieć kilka rzeczy, pan doskonale wie, że jest bardzo łatwo. Gorzej, kiedy idzie o konkrety. Pieniądze to jedno, ale przede wszystkim jakieś działania polityczne. Jak pan to ocenia? Trafił pan w sedno, to znaczy wydaje mi się, że kluczem do rozwiązania problemu ukraińskiego to nie jest tylko zabezpieczenie przed agresją rosyjską, bo to wydaje się, że nastąpi, ale kluczem jest to, żeby podać im rękę, żeby stworzyć taki program pomocowy, który w tej chwili dopiero się tworzy. My jako Unia Europejska, mimo bardzo, to trzeba powiedzieć, ja wieloma rzeczami związanymi z tym rządem nie jestem zachwycony i krytykuję często Tuska i inne osoby, ale tu trzeba powiedzieć, że polski rząd w tej sprawie zachowuje się rozsądnie, czyli już namawia Unię Europejską od długiego czasu do stworzenia takiego programu stabilizacyjnego. Proszę zwrócić uwagę, że to nie jest coś nadzwyczajnego. No, sama Portugalia uzyskała z Unii Europejskiej 75 miliardów euro pomocy, czyli to są, mówimy o kwotach, które są absolutnie w granicach wyobraźni. Te pieniądze dla Ukrainy to są pieniądze w granicach wyobraźni i możliwości krajów członkowskich. Oczywiście bez podania ręki, bez stworzenia takiego programu, który pokazuje, jak wyjść z kryzysu, że te siły proeuropejskie mogą liczyć na nas, na Europę, że nie są zostawione same sobie w konfrontacji z Moskwą, że nie musi się to źle skończyć, bo przecież jeśli nie będzie pomocy, to ta gospodarka ukraińska jest na tyle zbankrutowana, że wcześniej czy później Ukraińcy zaczną się od Europy odwracać i iść w kierunku Moskwy, a nie muszą. Możemy stworzyć dobry, rozsądny program, który spowoduje, że te siły proeuropejskie poradzą sobie z kryzysem, przejdą trudną drogę, bo to będzie, proszę mi wierzyć, na Ukrainie, tydzień temu jeszcze byłem na Majdanie i rozmawiałem z wieloma politykami ukraińskimi, to będzie terapia boleśniejsza niż balcerowiczowska w Polsce. Ale można ją przejść i oni wiedzą. Rozmawiałem z dziesiątkami ludzi, którzy mówią, słuchajcie, my wam zazdrościmy. To znaczy, wiemy, że przeszliście różne trudne momenty, ale dzisiaj możecie powiedzieć 20 lat od momentu rozpoczynania. Przecież najprostsze rzeczy wystarczy porównać. Ukraina jest większym krajem i liczebniejszym, i większym geograficznie. Ukraina miała większy od Polski, zbliżony, ale większy od Polski PKB w momencie upadku Związku Radzieckiego. Dzisiaj, po 20 latach, Polska, mniejszy kraj, ma 3 razy większe PKB niż Ukraina. No to pokazuje, jak można zmarnować szansę. To znaczy, jak całe pokolenie ludzi żyje w takim przekonaniu, że ci rządzący nami goście zmarnowali tą szansę i że w tej chwili, jeśli się czegoś nie zrobi, to naprawdę będzie bardzo źle. Więc nastroje proeuropejskie są bardzo duże, chęć do zmiany jest wielka, trzeba wyciągnąć rękę i w rozsądny sposób, racjonalny, te pieniądze pożyczyć, bo to też zwracam uwagę, że to nie jest darowizna. To jest pożyczka, która pozwoli im wydobyć się z najtrudniejszego momentu, no i rozwinąć. No dobrze, to przejdźmy troszkę do spraw naszych tutaj lokalnych. Pan, będąc europosłem w owym czasie, był mniej więcej w okresie, kiedy Polska była krajem, co tu dużo mówić, co najmniej więcej niż trochę eurosceptycznym, tak? Nie brakowało tych głosów, które no, wzbudzały w nas niepewność, czy warto w ogóle w kierunku Brukseli zmierzać. I teraz jesteśmy dzisiaj w roku 2014, mamy 10 lat, de facto rzecz biorąc, po tym pierwszym takim okresie, w którym no, wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, stwierdziliśmy jednak, że idziemy tą drogą. Jak pan rozmawia z ludźmi, nie tylko w Warszawie, ale także dzisiaj w Kobrzegu przecież pan rozmawiał, to jakie jest podejście do Brukseli? Wiemy, jak to wygląda na Wyspach Brytyjskich, gdzie pojawia się coraz większy eurosceptycyzm. A jakie są u nas? Pan mówi o Wyspach, ale to niestety jest takie zjawisko, które obejmuje bardzo dużo krajów. Przecież proszę zwrócić uwagę, że pierwszy raz w historii jest obawa, że Front Narodowy, dawniej pana Le Pena, wygra we Francji wybory, więc to jest w ogóle bardzo duża obawa. Taka fala eurosceptycyzmu przechodzi przez Europę razem z tą falą kryzysu. Wielu Europejczyków zachodnich, podkreślam, ma takie proste skojarzenie. Powstała Unia, rozwinęła się, przyjęła nowe kraje,
ci ludzie wzięli nasze pieniądze, między innymi Polska, wzięli nasze pieniądze, stąd się narodziły nasze problemy, my powinniśmy ograniczyć im dostęp do rynku pracy, jak w Wielkiej Brytanii, powinniśmy ograniczyć budżet unijny, żeby ta Polska i inne kraje, które biorą, mniej dostawały. Taka fala jest, ale na szczęście mniejszościowa cały czas, to znaczy to będzie najbardziej eurosceptyczny Parlament Europejski od początku powstania, wszyscy to wiedzą, wszyscy to powtarzają, ale nadal i liberałowie europejscy, i chadecy, i socjaliści, to są te główne siły, są siłami proeuropejskimi. W Polsce jest na szczęście, w moim przekonaniu, trochę odwrotny proces, bo bardzo wiele tych obaw, którymi nas żywiono i mówiono, jak to w związku z Unią Europejską wykupią nas Niemcy albo Francuzi, albo ktoś tam jeszcze, że w związku z tym będą nam kazali, jak mamy żyć, postępować, że europejskie prawo zniweluje polskie prawo. I wiele, wiele innych głupot, że wzrosną ceny niebywale w związku z przystąpieniem do Unii. To wszystko się okazało głupoty, a widzimy jednocześnie, w wielu aspektach, że to jest złoty okres dla Polski, bo to są największe w historii Polski transfery zewnętrzne, czyli najwięcej pieniędzy z zewnątrz w ciągu pierwszej siedmiolatki, bo przypomnijmy widzom, że Unia Europejska posługuje się budżetami siedmioletnimi, czyli poprzednia siedmiolatka i ta najbliższa siedmiolatka, czyli te 14 lat, to jest złoty okres, znaczy, który można porównać tylko do XVI wieku w Polsce, znaczy okres rozwoju, napływu nowych pieniędzy, poprawiania infrastruktury, ale też proszę zwrócić uwagę, te dziedziny zaniedbane, jak na przykład rolnictwo, ile tu pieniędzy dostało się w ręce polskich rolników, których by bez Unii nie było. Więc mam wrażenie, że taka fala sceptycyzmu do Unii Europejskiej w Polsce jest nieporównanie słabsze niż na Zachodzie, z czego się bardzo cieszę i tak naprawdę te wszystkie główne mainstreamowe siły w mniejszym lub większym stopniu dążą do rozwijania Unii Europejskiej, a nie do jej likwidowania. No dobrze, no to Europa Plus, która będzie miała przecież swoich przedstawicieli w Europarlamencie. Miejmy nadzieję. Nie będzie miała, na pewno każdy sondaż to w tej chwili pokazuje, że przekraczamy 5%. Mam nadzieję tylko, że będzie ich miała jak najwięcej i że ja też będę mógł w tym gronie pracować, ale oczywiście to jest mój cel w czasie kampanii, ale nie mamy żadnych wątpliwości, że będziemy w Parlamencie Europejskim. To co Europa Plus w takim razie proponuje, jakieś takie najważniejsze tezy czy hasła, gdyby pan zechciał powiedzieć? To są te rzeczy, które wynikają w kampanii europejskiej z polityki europejskiej. To znaczy my uważamy, że więcej Unii Europejskiej w każdym zakresie naszego życia jest, to jest lepiej. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jest i biurokracja w Europie, i są czasami durne przepisy, z których się wszyscy śmiejemy, i pan, i ja, i nasi widzowie, jak czytamy o tym, że jest jakiś kąt zagięcia banana regulowany dyrektywami, to są oczywiście bzdury, ale proszę zwrócić uwagę równocześnie, że więcej Unii Europejskiej w polskiej gospodarce dla polskich przedsiębiorców to oznacza państwo, które przestaje być tak represyjne wobec przedsiębiorcy, jak jest dzisiaj, przestaje nękać go, czy w znacznie większym stopniu staje się partnerem do robienia interesów. Unia Europejska promuje to kraje, które mają długą tradycję w Unii Europejskiej, tworzą fundusze dla przedsiębiorców, ułatwienia dostępu do kredytów, ułatwienia do takich gwarancji, które umożliwiają eksport i przede wszystkim właśnie zmniejszają opresywność państwa. Więcej Unii Europejskiej w zakresie służby zdrowia, no to jest nieporównanie lepszy jednak standard niż u nas w obsłudze pacjentów, w poziomie finansowania służby zdrowia. Przecież nie jest przypadkiem to, że my chcemy dorównywać do krajów Unii Europejskiej w tym zakresie. Więcej Unii Europejskiej w zakresie edukacji, to są lepsze szkoły, na wyższym poziomie stojące. Wreszcie sytuacja, w której któreś z polskich szkół wyższych dobija do rankingu najlepszych szkół w Europie, takich, w których się chcą nie tylko polscy młodzi ludzie, ale też europejscy młodzi ludzie uczyć. Więcej Unii Europejskiej w nauce, w badaniach, to jest to, z czym my przecież mamy cały czas problem. Polska bardzo dużo zarabia i w Polsce się dużo robi świetnych interesów, ale między innymi wynikających z tego, że jesteśmy cały czas tanią siłą roboczą, że w Polsce jest łatwiej, taniej coś produkować. Nie zarabiamy cały czas głowami swoimi, to znaczy nie wymyśliliśmy jeszcze czegoś takiego jak polska Nokia, jak takie innowacyjne rzeczy, które mogłyby spowodować, że my się pozytywnie odróżniamy. Więc w każdej z tych
jakich dziedzin będziemy pokazywać w kampanii, że więcej Unii Europejskiej to jest dla każdego z nas i dla Polski jako całości znacznie lepszy pomysł niż zamykanie się w granicach swoich krajów, powiedzenie nie, swojego nie oddamy, bronimy, bo tak naprawdę no, to jest cofnięcie się do XIX, nawet już nie do XX wieku. To będziemy o tym w szczegółach będziemy mówić w czasie kampanii. Jak pan odwiedził Kołobrzeg, ja wiem, że pan pewnie w wielu miejscowościach mówi, że fajne miasto, ale jak pan odwiedził, był pan tu już kiedyś? Tak, ja byłem dwukrotnie wakacyjnie w Kołobrzegu, no to jest na ogół te okoliczności, które na największej ilości Polaków i nie tylko kojarzą się z Kołobrzegiem, bo chociażby dzisiaj spotkałem prawie co druga osoba w okolicach ratusza i centrum, to byli jacyś turyści zagraniczni, to też świetnie świadczy o mieście, bo oznacza, że ono przyciąga. Więc moje wspomnienia kołobrzeskie są bardziej sentymentalne i bardziej wakacyjne oczywiście, ale to też jest świetnie, że to miasto ma i taką specyfikę wakacyjną, ale też no przecież inne rzeczy, no chociażby port i to jest miasto żyjące nie tylko... Rybołówstwo, ja panu powiem, ogromne problemy, bo to rybacy, że tak powiem, są naszą solą wokół, o to jest coś ciekawego, bo regularnie, gdy spotykamy się, to są problemy, limity połowowe, Unia Europejska robi nam bardzo dużo pod górkę, zresztą niezrozumiałe czasami decyzje polskiego rządu, które uderzają w polskie rybołówstwo. No, limity połowowe to jest jedna kwestia, druga to obszary, na których możemy łowić. Tak, i dołożę do tego trzeci problem, o którym już w tej kampanii, chociaż ona tak naprawdę ma parę dni, już przyszło mi parę razy mówić. Od przyszłego roku dochodzi jeszcze dyrektywa tak zwana siarkowa, czyli dotycząca zawartości siarki w paliwie, co powoduje, że zarówno dla polskiego rybołówstwa, jak i polskiej żeglugi morskiej będzie po prostu droższe paliwo. I to są takie rzeczy, które w sposób w moim przekonaniu nieracjonalny uderzają w polską gospodarkę, a na które jeszcze jest czas, żeby coś zapobiec. Ja przypomnę tylko, że 6 lat temu, jak pracowałem w Parlamencie Europejskim, kiedy byłem posłem, to między innymi zajmowałem się tak zwaną dyrektywą pocztową, która otwierała polski rynek pocztowy na wszystkie możliwe firmy, które by chciały wejść. I wtedy Poczta Polska była tak dramatycznie nieprzygotowana, że gdybyśmy wtedy nie wywalczyli 5-letniego przesunięcia okresu wejścia tej dyrektywy, to Poczty Polskiej już w ogóle by nie było. Ja nie mówię, że już jest wszystko super, że poczta się przygotowała do tego, ale proszę zwrócić uwagę, że w przypadku rybołówstwa, w przypadku żeglugi morskiej, transportowej, przesunięcie tego rodzaju regulacji, które już od 1 stycznia przyszłego roku przecież mogą nam zaszkodzić. No i jest teraz jedną z podstawowych rzeczy, które będziemy, mam nadzieję również z moim udziałem, załatwiać w Brukseli tuż po wyborach europejskich. A proszę powiedzieć, pan startuje z tego okręgu zielonogórsko-zachodniopomorskiego, jak to wygląda? Tak, to jest bardzo duży okręg i ja mam tego nie tylko świadomość, ale już mam to w nogach, że tak się wyrażę, bo staram się być w jak największej ilości miejscowości, w tym tylko tygodniu to jest 14 powiatów i miast powiatowych przede wszystkim. I to jest bardzo duży okręg, bo on sięga umownie od Koszalina po Zieloną Górę. To jest olbrzymia przestrzeń, bardzo różne też problemy, bo inne są problemy Kołobrzegu, ale inne są problemy Wolina, inne Świnoujścia, inne są problemy Gubina, czy Zielonej Góry, czy Nowej Soli. Więc to jest bardzo zróżnicowany, bardzo ciekawy okręg, ale jednocześnie taki mam przekonanie, że to jest miejsce, w którym jest dużo ludzi pozytywnie, dobrze takich otwartych na i Unię Europejską i na to, co my możemy wspólnie zrobić. To jest taki okręg, zwłaszcza te rejony bliżej granicy, które się już przekonały o tym, że Unia Europejska to jest coś namacalnie dobrego dla nich w codziennym też życiu. Nas do Unii Europejskiej przekonywać nie trzeba. Mam nadzieję, że pan Paweł Piskorski przekonał państwa do tego, żeby wybrać Europę Plus, ale wybór należy do państwa. My tymczasem mogliśmy poznać pierwszego kandydata, przynajmniej w tej chwili, bo mówiąc szczerze, jeszcze nie wiedzieliśmy, że się rozpoczynają tak naprawdę działania kampanijne do wyboru do Europarlamentu, więc mamy pierwszą osobę, która odwiedziła nasze miasto. No i zobaczymy, co będzie dalej. Jakieś plany jeszcze odwiedziny w Kołobrzegu?
Tak, dlatego my, i bardzo dziękuję, że Pan zwrócił na to uwagę, dlatego zaczynamy jako pierwsi, nikt jeszcze nie zaczyna kampanii, takie partie jak Platforma czy PiS to w ogóle będą to robiły pewno za miesiąc. My zaczynamy celowo wcześniej, celowo po to, żeby się spotykać z ludźmi. Nasza kampania nie będzie polegała na tym, że będziemy sobie siedzieli zadowoleni w dużych miastach i w studiach telewizyjnych, tylko nagrywali reklamówki. My chcemy być wszędzie, rozmawiać z ludźmi, spotykać się, dlatego to robimy tak wcześnie, żeby do każdego z miast, które teraz odwiedzamy, w tym do Kołobrzegu, do czego się zobowiązuję, być jeszcze ileś razy w czasie kampanii, żebyśmy po prostu zdążyli, żeby to, czego też w rozmowach z ludźmi się też nauczymy, bo przecież to jest, jakby ten dialog polega na wzajemnej wymianie uwag. My mówimy, co uważamy za istotne, a z drugiej strony wiemy, jakie problemy się pojawiają w życiu konkretnych miast. Żeby móc tu wrócić, móc jeszcze rozmawiać i wydaje mi się, że w tym jesteśmy solidniejsi niż inne środowiska polityczne. Przekonywał Paweł Piskorski, Europa Plus. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu bardzo.